Kościół umiera i sam tego nie widzi. Arcybiskup Hozer atakuje Lemańskiego. Biskup Ryczan atakuje Bonieckiego. Ataki ze strony wysokich rangą przedstawicieli Kościoła na tych, moim zdaniem, wyjątkowych księży pokazują tylko, jak Kościół oddala się od człowieka. Zamiast być blisko, oddala się. Jestem katolikiem i widzę przyszłość Kościoła w bardzo czarnych barwach. Na zachodzie kościoły są zamykane, są puste. Ludzie potrafią sobie różne rzeczy wytłumaczyć już nauką, czasem innymi ideologiami, bardziej ciekawymi, bliższymi, dla nich oczywiście. A co robi Kościół w tym czasie? Kościół, przynajmniej w Polsce, pozwala, by Tadeusz Rydzyk, bo ja go księdzem nie nazwę, ale raczej bliżej mu do pana Tadeusza Rydzyka, może Tadeusz Rydzyk może powiedzieć o prezydentowej, że była czarownicą. On to może powiedzieć. Są nagrane jego słowa. I co się dzieje? Nie jest odwoływany, nie traci żadnych stanowisk, nie jest krytykowany, nic. Natomiast ksiądz Lemański, który ma, powiedzmy, według mnie racjonalne podejście do spraw bioetyki in vitro, oczywiście inne niż główna linia Kościoła, no ale powiedzmy, to jest jego zdanie, to jest jego prawo. On jest za to oficjalnie za to odwoływany. Nieoficjalnie, jak wiadomo, jest odwoływany za to, że krytykował Kościół i konkretnych hierarchów Kościoła, wytykając im błędy, prawdziwe potknięcia i prawdziwe zaniedbania, zaniechania. No ale pokażcie mi człowieka, znajdzie się paragraf. Na Lemańskiego znalazło się odpowiednie wytłumaczenie. Dziwi mnie tylko, że nigdy na Tadeusza Rydzyka się nie znalazł. Ano nie znalazło się, bo jest pewna różnica. Tadeusz Rydzyk ma wiernych słuchaczy, którzy stoją za nim jak armia, i wielu księży, którzy go wspierają. Ma siłę. Silnego się nie odwołuje. Silnego się nawet nie karci. Silny może więcej. A co tam, taki mały ksiądz z jakiejś tam parafii, którego głos znaczy niewiele. Pomyłka. Jego głos znaczył bardzo wiele. Bo jego wpisy, jego słowa czytało bardzo wielu ludzi, którzy myślą racjonalnie o Kościele. Nie są zbytnio przechyleni w kierunku Rydzyka. Nie są zbyt fundamentalni. Patrzą na Kościół realnie. Szukają czegoś w Kościele. Czego dzisiejszy Polak może szukać w Kościele? Wsparcia, wiary, modlitwy. Takich rzeczy. Jeśli ktoś jest wierzący, tak jak ja bym tego poszukiwał. Ale jeżeli ja słyszę od hierarchów Kościoła, że, nie wiem, Boniecki się zagubił ze względu tam na starość i coś, bo on wypowiada się realnie, bo wyciąga rękę do młodych, bo nie uważa, że słuchanie pewnych zespołów jest przejawem satanizmu, że oglądanie pewnych filmów nie jest symbolem tego, że ktoś się zbliża do szatana. Jak to pewien ksiądz wystosował pewną listę, wypisując, że nie wiem, słucha się pewnych zespołów bardzo znanych, jesteś bliżej szatana. Kościół upada. Tego nie widać, ale Kościół naprawdę upada. Kościół na zachodzie Europy już upadł. W Polsce on upadnie, bo ludzie się zmieniają. Ludzie od niego odchodzą. Oczywiście jeszcze można pokazywać długie rzędy pielgrzymek, starsze osoby, które się modlą. Starsze osoby się będą modliły. Pielgrzymki będą szły na Jasną Górę. Jeszcze przez kilkanaście lat. Ale w wielkich miastach ludzie coraz rzadziej będą zaglądali do kościoła. Już nie jest wstydem nie pokazać się na mszy, jak to bywało 30 lat temu dla wierzących na wsi. Już nie jest wstydem krytykowanie kościoła.
Kościół już nie jest potrzebny. Tak przynajmniej się zaczyna wydawać ludziom. Według mnie jest potrzebny. Ale co z tego, jak rządzą nim ludzie, którzy wierzą w jakieś masonerie, którzy potrafią być rasistowscy, antysemitami, którzy potrafią tłumaczyć wypowiedzi o tym, że dzieci z in vitro mają jakieś wypustki, jakieś wady, o tym, że żydokomuna rządzi w Polsce, że Polska nie jest niepodległa. To jest duża część księży. Bardzo duża. Oczywiście nie wszyscy. Dokąd zmierzamy z takim kościołem? Dokąd? Jeżeli ja mam iść do kościoła i słyszeć, że Polska jest zagrożona, że duchowość nasza jest zagrożona. No jest. Jeśli młodemu człowiekowi powie się, że słuchanie, nie wiem, Deep Purple albo jakiegoś zespołu dość znanego oznacza to, że on jest bliski szatanowi, że on wierzy w jakieś diabelskie moce? Jeśli on takie coś usłyszy, no to przecież, nie wiem, albo przeczytanie Harry'ego Pottera. Jeżeli czytasz Harry'ego Pottera, to ty plujesz na wiarę według niektórych księży. No to dokąd taki kościół nas zaprowadzi? Skąd weźmie młodych, chętnych do uczestniczenia? Ta liczba będzie zmalała. Malała z roku na rok. A oni będą siedzieć w fotelach i mówić, że no, kościół niejedno przetrwał, kościół ma swoich wiernych. Ma 10, 20, 30 lat i będzie ich już bardzo, bardzo niewiele. Kościół się oddala po prostu, oddala się od realności. Zapominają o tym, czego ludzie tak naprawdę potrzebują. Dlaczego taki ksiądz Lemański jest tak broniony przez swoich wiernych? I nie jest to obrona fanatyczna. Jest to obrona dlatego, że ludzie usłyszeli w nim prawdziwy głos człowieka. Człowieka, który nie potępia. On mówił oczywiście prawdy Kościoła. Mówił linię Kościoła, co jest dobre według Kościoła, co jest gorsze. Ale nie wytykał, nie wyznaczał jakichś barier. Jeżeli ja usłyszę, że nie jestem wierzący, gdybym na przykład chciał mieć dziecko z in vitro, bo bym nie mógł, bo na przykład z moją partnerką byśmy nie mogli mieć takiego dziecka normalnie, poczętego. Jeżeli ja bym usłyszał, że nie jestem członkiem Kościoła, że ja popełniam grzech, że moje chęci na przykład posiadania dziecka oznaczałyby, że odsuwam się od Jezusa, no to przepraszam. Ja do takiego Kościoła nie chcę należeć. Wiara w Boga polega na tym, że się wierzy. Że się wierzy sercem, duchem, umysłem. Wierzy. A nie wyznaje się głupie, fundamentalne zasady. Jestem święcie przekonany, że jakaś osoba, która została wychowana nawet w innej wierze, a była dobrym człowiekiem, nie wiem, dziewczynka w Indiach urodzi się, zostanie wychowana w wierze hinduistycznej i nie wybierze Jezusa racjonalnie. Ale jeżeli ja jako wierzący wierzę, że po śmierci ktoś ją będzie rozliczał z życia, to ja wierzę, że ona pójdzie do naszego chrześcijańskiego nieba, jeżeli nasz Bóg istnieje. Pójdzie. Bo nie chciałbym wierzyć w Boga, który tych odrzuca, którzy nie przyznali, że w Niego wierzą. Prawdziwy Bóg powinien oceniać po dobroci serca. Nie jest taki jak urzędnicy. Nie należy Pan do tej dzielnicy, do tego dystryktu, to takiej sprawy w danym miejscu nie może Pan załatwić. To jest takie ludzkie, głupie myślenie. Bo tak samo jak ludzie myślą, że będąc na Jasnej Górze, ich modlitwa więcej znaczy niż modlitwa, którą wykonają, nie wiem, w swoim pokoju. Nie znaczy więcej. Droga, w cudzysłowie, do nieba jest ta sama. Modlitwy. Liczy się człowiek, nie miejsce. Nie liczą się święte obrazki. Nie liczą się święte symbole. Liczy się wiara w Boga. Pierwsi chrześcijanie kościołów nie mieli. Siadali sobie po prostu pod drzewkiem i gadali. Pierwsi chrześcijanie nie mieli krzyży, nie mieli jakichś symboli. Wystarczyła im wiara w Boga. I jakoś Bóg był. A dziś? Jeśli wierzysz w to, że słuchając jakichś grup muzycznych albo oglądając jakieś filmy, czytając jakieś książki, oddalasz się od Boga,
że czytając horoskop, pomijając, że to głupie, jesteś dal, oddalasz się od wiary, a Kościół będzie cię utwierdzał w tym. No to proszę bardzo. Taki Kościół? To jest grupa ludzi, którzy mają swoje interesy, nie widzą zmieniającego się czasu, a tych, którzy naprawdę są wyjątkowi, potrafią ustawić między szereg. Lemański już jest ustawiony. A Tadeusz Rydzyk może na antenie własnego radia sugerować, mówić o tak potwornych, tak strasznych rzeczach i nikt go nie usunie. Wobec jednego wyciągają jakieś wnioski, wobec drugiego konsekwencji nie ma żadnych. To jest równość dzisiejszego Kościoła polskiego. To jest zapatrzenie i oddalenie. Ja gratuluję Kościołowi. Mogę się założyć, że za 30 lat będzie miał jakieś 50% wierzących ze stanu dzisiejszego. A za 60 może tylko nieliczni. Takie jest moje zdanie.